Serdecznie witamy wszystkich hodowców. W tym roku po raz pierwszy u kolegi Andrzeja Głazika mamy gołębie pochodzące właśnie z tego rocznika. Tutaj kolega Andrzej trzyma jednego z tych młódków, którym przed chwilą zakończyliśmy robić zdjęcia. Mamy tych tutaj gołębi kilkadziesiąt, około 50-60 sztuk. One będą sprzedawane i w pakietach, i też pojedynczo. Kolega Andrzej tutaj już pokazuje skrzydełka, jakie ten ma. Witam was, koledzy. Patrzcie. Teraz już powiem, młody gołąb. Młody gołąb. Już widać, że to skrzydło jest rozwinięte prawidłowo. Patrzymy, on jeszcze nie fruwa. Spojrzymy po skrzydła. On ma pięknie wszystko zarośnięte. No, oglądamy z Krzysztofem i nawet we dwóch się cieszymy, że takie ładne kluski, wszystkie jeden w jeden. Zobaczcie, pełno mają tego meszku żółtego. To jest, ale jeszcze jak trochę mniejsze. Tu na skrzydłach no, nie ma już zupełnie tych maluśkich. Mieliśmy takie w gniazdach, to całe są w tym puszku żółtym. Tutaj właśnie kolega jeszcze ma przygotowane i barwę, tutaj miał nakrapianego niebieskiego takiego, miał tu, ma i ciemniejsze i ma też no różne kolory. Nie ma szpaków tylko. Zobaczcie sobie, chyba są, ale dzisiaj ich nie pokażemy. No zobaczcie, jak on błyszczy ten gołąb, na jego wolę. To jest młodek, a on błyszczy, prawda? I tak samo, ma pełno tych żółtych. To czerwonek, takich... żeby koledzy wiedzieli, to jest od melanżu, które cały czas pobierają. Od witaminy R, to one te dzioby mają upaprane. Teraz powiedz Andrzej troszeczkę o tej sprzedaży, bo ty masz przygotowane tak, że niektóre gołębie będą sprzedane w pakiecie, po 6 sztuk. Proszę kolegów, zastanawiamy się właśnie, czy to sprzedawać gołębie w pakiecie na przykład 6 sztuk i na przykład będą tam jakieś tam drapa, jakieś tam powiedzmy Trankę, Kopman, Maurice Mathes, Mateusy, ta najnowsza generacja olimpijczyków. Nie ukrywam, że może Vandenabele, może Vlomans z linii Hurricana. Vandenabele posiadam samą już kolekcję gołębi z Blixema, z Rudego, z Jasona i Wittenbuik. No to takie podstawowe, no. Kto będzie chciał. I zrobimy takie pakiety, że każdy będzie mógł sobie w tym dobrać. Że będzie jeden gołąb z tego. I uważam, że nie musicie się obawiać, żeby lotować te gołębie. To są gołębie, które się nadają od razu do latania. Bo właśnie powiedzmy, bo one nie były, nie widziały, nie były na żadnej wolierze jeszcze i hodowca sobie sam będzie decydował, czy chce do lotu, czy do rozpłodu je przeznaczyć, tak? Mam co innego na myśli. Bo nawet jak większy gołąb jest, no akurat... Nie wiem, czy któryś. One są mniej więcej równo wynygnięte, ale gdzieś mieliśmy jakiś gołębnik wcześniej puszczony w parę i wtedy pokażę. Zobaczcie. O, to już jest młodek. On już zgubił ten pusz, a dziób jaki ma od tego, tak? No, witaminę RT. I on już jest taki dość, że nie był jeszcze na dworzu, ale może, no nie, my nie dopuścimy do tego, żeby wyszedł na dwór. Mamy takie gołębniki elegancko wentylowane, że on będzie siedział. Ciemność. Teraz. Taki gołąb, jak dostaniecie, ostatnie minimum 4-5 lotek, bierzemy mydło albo jakiś tam Ludwik i jedziemy tym mydłem, nie? I jedziemy. I to zrobią się żyletki te 4-5 lotek z jednej strony i z drugiej strony to samo. 4-5 lotek robimy. Coś, że on nie odleci. I bach, 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 słuchajcie. I ten gołąb będzie się szwendał po dachach, wystawiać go tak na jeden dzień, na drugi dzień już go trzeba wystawiać do na klepkę, żeby wyszedł sobie na dach. I gwarantuję, nawet młody, taki co już powinien dobrze latać w koło, każdego oswoicie. Tylko w ten sposób. I wtedy, żeby dobrze latać, widzimy z tydzień, że on będzie już, bo próbuje przelecieć z dachu na dach, ale to mu ciężko idzie, on się boi odlecieć, on się nie wzbije w powietrze. No trzeba uważać, że jak za mocno mu tam zrobicie 6 lotek, żeby nie spadł gdzieś na ziemię, no bo kot złapie go albo jakiś inny drapieżnik. Nie ma problemu z takimi gołębiami, z przyswojeniem i tu od razu można lutować je. Tu mamy... Teraz ja nie wiem, czy ten jest swinekę. No bo właśnie te pstre takie... One są takie podobne. Zobaczcie, jak one uwalone, ile tego jedzą, tych witamin R, te witamin. O, aż ładnie wybarwione są, nie? Ale zobaczymy, jak on wygląda pod skrzydełkami. Takie możemy łapać. No skrzydło, wiadomo, no, przy łapaniu troszeczkę się tutaj mu zdeformowała lotka. Ale patrzmy tu. Tu jest zarośnięte wszystko w prawidłowy sposób. No i no, patrzę na te gołębie i się cieszę, no bo jestem zadowolony, że
no w zasadzie nie ma żadnego odrzutu. Tu takie czerwone, krwiste, to drugi raz mi wyszło. Mam taką parę z Ronaldo od Andrasa Drapy. I nie zawsze puszczą. One puszczą niebieskiego, nakrapianego gołębia, płowego, a drugi raz dopiero mi puściły samiec, tylko nie pamiętam, bo mam jedną parę z Ronaldo, drugą parę i takie tam w różnych konfiguracjach są parowane. Nie przypominam sobie, z których to są, ale to i tak ten później... drugi, bo tutaj mamy jeszcze, powiedzmy, te dwa akurat, które są, to są samce najprawdopodobniej. To będą. Z jednej pary to będą. Mhm. Tu mamy takiego czerwonego płótno. To nie powiem, bo nie sprawdzaliśmy z gniazdy, dopiero rodowody pokażemy. Tak, no przy każdym gołębiu oczywiście będzie tak miał rodowód, kartę własności. No tu widzę Vlomansa, widzę... Pokaż tego Vlomansa. Vlomansa. Ja podejrzewam, że to jest Vlomans. Powiem wam, że jestem zniesmaczony gołębiami, które kupujemy na zachodzie za ciężkie pieniądze. Nas kasują 500, 1000, 2000 euro. No dobra. I teraz zobaczymy, kiedy zrobimy takie porównanie teraz. Moje na jesień porównamy i te zachodnie, co były sprowadzone. Mój wygląda jak roczniak gołąb, elegancki. A to sieroctwo takie, to płacisz kupę pieniędzy, a jakieś takie byle co. One tu, powiedzmy, hodowane są w naturalnym sposób. Ziółka, droże, jakieś tam probioki, trochę witamin i te gołębie, one tu odżywają. To zupełnie inne ptaki są. Po wypierzeniu na jesień już wtedy nie odróżnimy moich od tych zachodnich. No ale trudno, kupujemy tam, taka jest moda na te gołębie, są to bardzo dobre gołębie, wyselekcjonowane. W tym roku właśnie bardzo dużo wprowadziłem gołębi z Hurikana od pana Putmana i nie tylko od pana Putmana. Wprowadziliśmy, no Hurikan to jest znany gołąb. Wprowadziliśmy Vandenabele, no aż tak dość mocno. Powiększyłem rodzinę Finekę, bo tam ich za dużo nie miałem. Flora Verworta. No oczywiście też takie lotniki. Gołębica trzecia z Nitry, nie z Nitry, tylko gdzie? Z Bukaresztu? Z Bukaresztu. To jest teraz z wystawy europejskiej, wystawy gołębi w Bukareszcie, która się odbyła. Ta. Tutaj akurat mamy takie co szczęście, że kiedy byłem u Ciebie, to akurat przyjechał ten właściciel i Andrzej się tak dogadał, że ten gołąb już jest u Ciebie. Tak. No ale też powiedzmy, to oczywiście siostra, u kolegi dzieci. Rumińskiego też są gołębie, na które też sobie ostrzysz zęby. Tak, no. Prawdopodobnie będzie 3 i zeszłego roku 5 sztuk i to już następny lęk będą po tych gołębia. To jest po tej najlepszej samicy, co wygrała tą... U Tomka Romińskiego właśnie na złoty medal w Bukareszcie. Ja nawet nie wiedziałem, że on lotował na naszych produktach, na naszych karmach, bo to jest... On ma sklep. Ja nie zajmuję się handlem, ja po sezonie dopiero dowiedziałem się, kto to jest. Przychodził do sklepu do nas tego i w zasadzie w nagrodę musiałem się mu odwdzięczyć, że tak pięknie lotował na naszych karmach i tych produktach. I taki, powiedzmy, co jest mistrzem Polski, lotuje i wiem, że on ten tonę karmy dostaje i wszystkie produkty o według potrzeb na daną hodowlę. Jest to reklama dla nas, ale też potwierdzenie, że nie robimy byle czego. Tak samo w gołębiach się cieszę, że dużo jest na przykład krytyki, moich gołębi krytykują. No tak, ale są gołębie, co latają na poziomie mistrzowskim. Nie wszystkie. Jest takie udowodnione przez dobrych takich fachowców z zachodu, że na 100 gołębi 5 gołębi powinno latać do takich do 3 lat, do 3 pełne sezony. To jest 5 gołębi. Ja nie, i teraz tak, ale czy tam będzie wybitny gołąb? To są jeszcze z lat, powiedzmy, obliczenia 80-90. Na dzień dzisiejszy to trochę inaczej, lepiej wygląda. Myśmy się nauczyli hodować gołębie w pokrewieństwie. Jeśli jest wybitny gołąb, kiedyś tego się nie robiło. Ale na tego, ten wybitny gołąb, on dostaje, tak jak w takich specjalistycznych hodowlach, to on dostanie 8 samic. 8 samic kryje. To wiecie, ile to młodych jest, nie? Teraz te młode znowu są łączone na powiedzmy tą, na chęt, na tego ogiera. I to się nachoduje, no, multum. Też nie wszystko lata, ale wolę z takiego gołębia hodować, jak z jakiegoś takiego, który nie ma pochodzenia. Liczą się wyniki od wielu, wielu lat i takie trzeba kupować. Wprowadziliśmy w tym roku nie tylko te gołębie polskie, takie wybitne, latające. Jeszcze czekam od kolegi Hałata, ta druga samica w Polsce, czy ona pierwsza była.
nie pamiętam. I tam całą rodzinę chyba do mnie przyjeżdżali. Kolegi, także żebyście Czarek, sobie nie myślemy. Wicemistrz Polski w kategorii B w zeszłym sezonie. Nie 2015, tylko wtedy, kiedy wystawa w Kielcach była. Słuchajcie, wprowadziłem na przykład z zachodu, tak. Prowadziłem. No tak, ale rodzice, dziadkowie mają 21, 22 pierwsze miejsca. I takich jest 6 gołębi. Tam 4 z drugiego, że jak spojrzysz, pierwsze pokolenie, latające gołębie, same pierwsze miejsca, drugie pokolenie, pierwsze, jakieś drugie, trzecie, same czołówki. I nie na tam 300, 500, na 1000 gołębi. I tylko takie rodzynki wyszukuję i wprowadzamy. A do was będzie należało teraz dalsza praca, bo to są świeże sprowadzone gołębie. Bardzo liczę, że będą latać. I te też pójdą, pokażemy. Tutaj na właśnie rynku. Te mamy gołębie, o których kolega Andrzej wspominał, bo tam jak widzieliśmy nawet te starsze gołębie, które ostatnio mieliśmy na licytacjach, tam były gołębie właśnie pochodzące, tak jak Andrzej wspomniał, od księdza Kostorza, Kostorz Żółkiewicz spółki, były Prangego gołębie, gołębie Rainera Pichmana, Morisa Matewsa, Adama Markowskiego, nie możemy zapomnieć o gołębiach jego, tam bardzo wybitne dwa takie... A nikt nie chce kupować ich, słuchajcie, no to wybitne gołębie są, to są, wywodzą się od kolegi, Klumpa Janka z Opola, no jeden z najlepszych hodowców w Polsce, były prezes do spraw lotowych zarządu głównego. Wspaniały człowiek, wspaniałe gołębie. I Markowski w zasadzie, on podarował mi dwie samice. Ode mnie ma dużo gołębi, które w tej chwili... To co on miał tą czołówkę w Polsce, to dwa gołębie są bezpośrednio... Miał pecha, bo ten gołąb, który miał pójść na olimpiadę, niestety został skradziony. No, to miał pecha no, niestety z tym. Ale od razu wyszły z tej mojej samicy mu dwa takie czempiony z drapy. Może nie będę mówił o drapach, bo powiecie, że ja taki samochwała w kącie stał. Tylko jedno mogę powiedzieć. Niech wszyscy pokażą drapy, że latają 5 lat. Z mojej hodowli mam takie, co 4-5 lat latają, nie wracają w konkursie, ale potrafią zdobywać pierwsze miejsca. Bardzo szanuję na przykład pana Roberta Sopola. Grochowskiego. On sprowadza gołębie od pana drapy. Pamiętajcie, drapa inwestuje duże pieniądze. Ja też inwestuję, ale to malutkie w porównaniu z nim. Te gołębie latają wspaniale, nie tylko w Niemczech, ale nawet się nie przyznają. Niemcy, którzy mają drapy, dobrze lotują, to się nie przyznają. Ja takiego hodowcę młodego prowadzę, Adriana, ja go namówiłem, żeby kupił drapy i kupił. Jak im wrypał na młode, to wszyscy od razu podejrzewali go, że oszukuje, nie? No i tu też na moim programie lata. Też od nas ma karmy, to wszystko. I w tym roku, no ja myślę, że wymienię sobie z nim kilka gołębi, jakie będzie chciał, czy drapy, czy lomansa, czy... Bardzo mi zależy na to, żeby ograł Niemców. Tylko mówiłem, nie przyznawaj się, że masz drapy. On jest bardzo nielubiany, ten hodowca, ale ma wybitne gołębie. Także uważam, że tak samo pan Kasprzak ma prawdziwe drapy, no i u mnie też. Aczkolwiek ja mam może dużo szczęścia, że u mnie latają już kilka lat te gołębie. Nie? No są nie do zdarcia. Ja nie mówię o innych gołębiach, że tego. Też wychodzi taka tam kaszanka, kurczę, idzie do jakiejś słabszej hodowli, patrzy, wziął 4 gołębie, nic. Trochę polatał i wszystko poginęło. Ale w tych hodowlach takich już, co hodowca ma trochę pojęcia i dużo czasu nad opieką, że może się opiekować tymi gołębiami, muszą latać. To czy to drapa, czy Mateusz, czy Kopman? Kopmany nawet nie będę mówił, nie, to już jest firma, te Kopmany, później po nich Prangę. Tu Prangę właśnie miałeś, przypomnijmy, takie dwa właśnie ładne gołębie robiliśmy, ich tu chyba nie ma. Wiesz, miały, takie srebrne. One takie właśnie mają bardzo ładne takie centki. On nie ma. Takie srebrne, akurat ich nie ma w tych koszach. Srebrne, jak srebrniaki. Ale to będziecie mogli, koledzy, wszyscy zobaczyć te gołębie na aukcjach, każdy ma zdjęcie zrobione. Robiliśmy zdjęcie bez oka tym razem, bo to są gołębie młode, tam nie widać, to po prostu tak. Od razu wam powiem, jeśli młody gołąb, patrzycie taki co no, ma 3 miesiące, 4 i to oko wykształcone, naprawdę możecie go zlikwidować, on jest gówno warte. Młodek taki, on jeszcze na jesień, jeszcze to ma takie niewyraźne oko, oczywiście po lotach, jako roczniak to mu się uwydatnia to wszystko, te kolory, barwy. Takie patrzymy, te punkty, punkciki, znak, to powiem wam, swobodę to wszystko rozbić. Ale nikt już teraz na zachodzie na to sprawniłem. Ja podziwiam kolory oczu, bo są piękne. Goł ma tak piękne kolory oczu,
że ja biorę sobie tam okulary lepsze, już takie nie widzę, powiedzmy, jak byłem młodym człowiekiem i lubię podziwiać te konory. One mają wspaniałe oczy. Zobaczcie te gołębie, co ja cały gołębnik musiałem zlikwidować, to zobaczcie na zdjęcie, jakie to oczy mają. To nie to, że tylko u mnie, to u was mają takie same oczy. Gołąb starszy, taki trzylatek, to on ma to oko wybarwione, piękne, ładnie, wybarwione, tak? Tak, kolory. No ale są gołębie jasenne, takie jak szyba mają oczy, nie? Przezroczyste. Ja takie kupiłem. I to z tego mi wyszło 5 gołębi, co latało do Mistrzostwa Polski. Znawcy przyjeżdżali, mówili, zlikwiduj to. No ja mówię, co ty, za drogi był gołąb. Nie? No ale to lato odległe. Teraz życzę koledzy udanych zakupów. I nie przebijajcie, no przecież jak można... Jeszcze taką jedną rzecz, nim jak się nazywa, zakończymy to jeszcze, zapowiemy. Nie, no tutaj, powiedz, no przecież... W przyszłości nie, będziemy nie, tutaj jeszcze... Nie szaleć tam scenami. Przecież nie kupisz na jednej aukcji, kupisz na następnej. Ja mam dużo gołębi, non-stop inwestuję. I można też zawsze podjechać do kolegi Andrzeja. Można do mnie przyjechać za normalne pieniądze. Po co płacić po tam tysiąc, półtora, dwa tysiące, no ludzie. Nie przesadzajmy, bo ja też jak się nazywa, troszeczkę partycypuję w tym, ale mniejsza o to. Chodzi mi o to, zapowiedzmy jeszcze, bo przygotowaliśmy tutaj wspólnie z Andrzejem kolejną serię, mieliśmy w zeszłym roku, w kilka lat temu mieliśmy nagrane takie wademekum hodowcy, tam się poświęcaliśmy tematykę, którą poruszaliśmy w tym wademekum, to były sprawy związane z suplementami diety, z tym, czym gołębie, co gołębią podawać, a w tym roku chcemy, i to będziemy w najbliższym czasie robić, chcemy zapowiedzieć już taką kampanię, będziemy o karmach. Tutaj jako Andrzej, on się tym bardzo tutaj zajmuje, jest duże zainteresowanie, co chwilę są nowe zmiany. Ja będę wiedzieć słowo. Karmy, żeby takie młode wychować, powiem wam, że my dajemy prostą karmę, na przykład naszą RL-kę, to tego robimy duże ilości i tam na przykład RL-ka, a jak ty kogoś nie stać, to kupi zwykły ekonomik, taki tam mix, BP i tam zobaczycie, kukurydze są wszędzie gresowe, spożywcze, drobne, słodkie, wysokoenergetyczne. Energia to nasze życie. I o każdej karmie coś powiemy, o rozrodzie. I o jeszcze co ciekawe, żeby każdy też wiedział, bo te karmy my nazywamy, tak jak kolega Andrzej powiedział, RL-ka, on ma tam jeszcze zonty najróżniejsze i to się w przeciągu lat się oczywiście skład zmienia, w zależności od tego, jak nowe zboża, znaczy nie tylko nowe, ale składy procentowe się zmieniają i o tym będziemy też mówić, żeby każdy wiedział, jak oczywiście. To ja nie chcę dobierać. Was zanudzać, ale musicie pewne rzeczy wiedzieć, że na przykład nazwa BP, mojej firmy, bez pszenicy Palome, bez pszenicy Bayersa, bez pszenicy polskich firm. Słuchajcie, nie, że liczy cena. Musicie zobaczyć, co tam w środku jest. I o tym będziemy właśnie mówić. Będziemy rozmawiać. Teraz już popatrzmy. Tak wyglądają te gołębie, które będziemy mieli na aukcjach, a o tym, o czym z kolegą Andrzejem rozmawialiśmy, będziemy w kolejnych naszych tutaj spotkaniach prezentować. I jeszcze jedno tutaj pokażę, tylko zobaczmy u góry, tutaj mamy woliery, gołębniki, tam jeszcze nie byliśmy i też jeszcze w przyszłości pokażemy tutaj kolegi Andrzeja Gozika hodowlę, te gołębie, w jakich warunkach są tutaj przechowywane, trzymane, jak wygląda tutaj sprawa, bo kiedyś już tu byliśmy, tylko wtedy Andrzej miał. No, z higieną jest tak trochę nieraz na bakier, no, codziennie nie sprzątamy. No teraz podejrzewam, ale zrobimy to w przyszłości, nie, ale czyste nóżki, kiedy będziemy zobaczcie, tak, tak. Nawet jest brudno, ale całe czyściutkie są. No tam ciekawostkę, jak ma Andrzej trochę takich w gniazdach i w tutaj hodowli, także będziemy to prezentować. Także dziękujemy, do zobaczenia i zachęcamy do wzięcia udziału w licytacji. Dobry lot. Do zobaczenia, cześć.